Dzień dobry, moi kochani, witajcie w nowym vlogu, w ten słoneczny, ale zarazem wieczny i chłodny poranek. Jest godzina 8, jest 11 stopni na plusie, odczuwalne 8, więc no te poranki robią się już coraz to chłodniejsze. Ja już mam tutaj wszystko ogarnięte, dzieciaki do szkoły, w sensie Antoś do szkoły naszykowane. Zrobiłam sobie wodę z miodem, bo słuchajcie, tak mnie dzisiaj w nocy drapało, że po prostu to było jakieś nieporozumienie. Nie miałam żadnych cukierków. Nie wiem, gdzie są jakieś tabletki, bo wszystko jest poprzekładane, więc no po prostu nie było zbyt fajnie, naprawdę. Cały czas mnie w tym gardle w nocy drapie takie suche powietrze. Wstawałam, a to piłam, upłakałam się oczywiście, bo jakby inaczej. Jak zasnęłam, to była godzina prawie 24. O 3 nad ranem się znowu obudziłam, później obudził się Szymon, poszliśmy spać, to była chyba w 4:30. No i o 7 zadzwonił budzik, także nocka totalnie rozwalona. Ale powiem Wam, że o dziwo w miarę dobrze się czuję. Także pijemy wodę z miodem, idziemy ogarniać dzieciaki, lecimy do szkoły i jak wrócimy ze szkoły, to lecimy na spożywkę. Także nie przedłużając, zapraszam Was na spędzenie tego dnia razem z nami. Wróciliśmy przed chwilką do domu i muszę Wam powiedzieć, iż mam takie odczucie, że pomimo tego, że jest wiatr i jest troszeczkę mniejsza temperatura niż wczoraj, to wydaje mi się, że jest cieplej. Nie wiem, albo po prostu mi się tak wydaje, albo faktycznie tak jest, że nie ma tego wiatru aż takiego mocnego. No wiadomo, że tą kurtkę jednak trzeba mieć, bo tutaj to się ta pogoda zmienia w ciągu kilku sekund i wiecie, teraz świeci słońce, a za 5 minut będzie padać deszcz, więc tą kurtkę jednak trzeba mieć. Ale no mam właśnie takie wrażenie. No ale jest za 29, więc ogarniamy się i lecimy na tą spożywkę. I moi drodzy, jesteśmy już w domu po zakupach. Tutaj mam pełną siatę z Aldika i pojedyncze rzeczy z Jumbo. I zaczniemy sobie właśnie od tych pojedynczych rzeczy z Jumbo. Mam tutaj jeszcze gazetkę z Aldika, ale tak, w Jumbo kupiłam moją kawusię. Jest teraz na promocji za euro 25, także wzięłam sobie jedną. Woda dla dzieciaków do szkoły razy 2. Powiem Wam, że na maksa nam się sprawdzają właśnie te małe pojemności 33. Bo wiecie, choćby nawet nie wypiję całej, to się nie zmarnuje. A Antoś raczej wypija taką, jakby, o, nie wypił całej, no to reszty nie wyrzuci. A Antoś jest taki, że on czasami, wiecie, gdzieś tam zostawi, wyrzuci i tak dalej, więc taka woda mu się jak najbardziej sprawdza. Brokuł, bo też jest na promocji. Wziąłam sobie, ja już kiedyś miałam takie cukierki lecznicze, tutaj akurat jest miód z cytryną, ale jest jeszcze wersja taka sama ziołowa, tam jest pamięta. Nie pamiętam, nie miałam jej chyba, ale to miałam, więc wzięłam na to moje gardło, w razie by mnie w nocy znowu dopadło. Tak, mam tutaj jeszcze listki, no bo jakby inaczej. I pierwszy zakup z Aldika, jajeczka. No i dalej lecimy z... O Jezus, Aldika, wiecie co? Ja sobie to sprzątnę i wracam do Was. Dobra, jestem. O Jezus, kochany. Powiem Wam, że ledwie z tymi zakupami do domu wróciłam. Pomimo tego, że miałam je... Czekajcie. We wózku, ale Szymon też swoje waży i wiecie, jak on się... jak nie jest oparty, no wiecie, wyprostuje się, to się tak ciężko idzie, że kosmos. I stwierdziłam, że od teraz będę robiła zakupy sama, jak oni będą w szkole oboje. No ale... Dobra, kupiłam znowu te bułeczki z czekoladą w środku. Dalej paczucha tutaj pomidorków. Coś zielonego oczywiście, jakby inaczej. Gruszeniek. Paczka sera żółtego. Tego, co ja, słuchajcie, uwielbiam. To jest najlepszy ser żółty. Czy do pizzy, czy do makaronu, czy do jakichkolwiek rzeczy. Dalej wzięłam też boczuś, bo mam ochotę na makaron właśnie z boczusiem i z serkiem wiejskim.
I do tego mam też właśnie dwa serki wiejskie. Wędlinka. Dwa razy, nie wiem gdzie drugie, mozzarella. Paragon. Dwie paczuszki naszych cabanosko z salami. One u nas właśnie schodzą po prostu jak woda. Druga paczucha mozzarelli. Oczywiście moja kiełbaska, bo jakby inaczej. Powiem wam, że jak jestem w sklepie, tak na nią patrzę, staram się czasami nie brać, ale raz mi się uda, raz nie. Wzięłam sobie też rękawiczki. Tutaj są dwie pary i one chyba 2,50 kosztowały, jakoś tak. Dwa słoiczki naszych ulubionych parówek. Mandarynki. Wzięłam też taką paczkę kilogramową mięsa, ona była chyba za 7 euro czy 7 z groszem, więc się naprawdę opłaca. Mielonego. I słuchajcie, jakiś czas temu widziałam to na Temu, ale wiecie, ja to tak zamawiam, nie zamawiam i tak dalej. No ale mówię, dobra, jak mi się gdzieś tam jeszcze kiedyś rzuci w oko, to ewentualnie zamówię. A ja dzisiaj patrzę, a to jest, słuchajcie, na stanie w Alwiku. I mam na myśli tutaj taką oto zabawkę. Ona jest w ogóle w kolorze czarnym. Myślałam, że jest zielona, patrzcie. Nie spojrzałam. I to jest siekacz do warzyw. Także od razu sobie otworzymy, zobaczymy jak on wygląda, bo on jest na to naciągany taką... Jak dla dzieci macie te sprężynki. Nie wiem jak to patrzy, nie otworzę teraz tego. I stwierdziłam, że kupię. Zapłaciłam za niego 5 euro. Także zobaczymy, czy warty swojej ceny, czy nie. Takie maleństwo. Proszę bardzo. I dobra, jak to tu działa? Aha, okej. Okay. I tutaj naciągamy. I to po prostu, o, będziecie widzieć? Będziecie widzieć, może w ten sposób. Naciągamy i to tu sieka. Także powiem wam, że fajna sprawa, jak dla mnie na cebulę najbardziej. Ja to zawsze upłakana. Tak więc będziemy testować. Nie wiem na co jest to coś, ale chyba na nic. Także kupiłam sobie taką kolejną zabawkę do kuchni. No i rzeczy, po które specjalnie poszłam, znaczy produkty. To są wrzosy. Tak, tym razem poszłam po wrzosy. Udało mi się kupić właśnie dwa takie w miarę ładne, różowy i różowy, fioletowy i biały. Także mamy takie wrzosiki. I aż muszę zobaczyć, ile ja za nie, słuchajcie, zapłaciłam. 2 euro. Za sztukę, ok. No to spoko cena. I właśnie się, słuchajcie, rozpadało. Świeci słońce. Jest siwiutko. I się rozpadało. Także to są, słuchajcie, moje całe zakupy. Ja idę tu teraz pochować. Biorę się za śniadanie. Pokażę wam, jak to zaraz wygląda. No i zobaczcie, rozpadało się, zrobiło się ciemno, przeszła fala, musiałam załączyć światło i nagle już teraz zaczyna pomału wychodzić słoneczko. Także no, w tym momencie już trzeba być przygotowanym tak naprawdę na wszystko. A jeszcze odnośnie tych wrzosów, to planuję dokupić sobie może jeszcze z 3-4, ale w Jumbo. Z racji tego ja wam chyba kiedyś mówiłam, że mam tą aplikację. I co miesiąc pojawiają się nowe produkty, które możecie kupić tak jakby za punkty. No ja mam troszkę tych punktów uzbieranych i stwierdziłam, że właśnie wymienię sobie ewentualnie te punkty na wrzosy, no bo skoro i tak mam, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Także taki mam pomysł, ale dzisiaj jak byłam, to już nie było. A następna rzecz, tak przeskakując do tematu jeszcze Szymona,
To słuchajcie, ostatnio jak był w tym przedszkolu, żłobku, świetlicy, jak to woli, to ja go zawsze tak zaprowadzam, zostaję z nim tak 10-15 minut i idę do domu i godzinę później po niego przychodzę. No i ostatnio oczywiście jak wyszłam, był płacz, ale zadzwoniła do mnie, patrzę, zadzwoniła na psa do mnie pani, że mam nie przychodzić, bo jest ok i nie płaczę. I dopiero w razie by się coś działo, to one będą po mnie tam dzwonić. No i wyobraźcie sobie, że on normalnie został, fajnie bawił się, nawet zjadł z dziećmi tamto ten lunch i było ok. I dopiero płacz się zaczął, jak zobaczył Antosia na placu, tam jak miał przerwę, byli na podwórku pobiegać, pobawić się. No i wtedy był płacz, bo on chce iść do Antosia i tak dalej. Ale ogólnie, jak na razie, jest ok. Zobaczymy, jak będzie teraz, jak pójdzie. Mam nadzieję, że już wiecie, się tak zaklimatyzuje. Zrozumie to, że ja i tak po niego wrócę, że go tam nie zostawię. Tak więc, no, mam nadzieję, jestem dobrej myśli, że już będzie ok. A teraz biorę się za śniadanie. I tak myślę, co by sobie tu zrobić, ale chyba będą paróweczki, ogórek, pomidor i mozzarella, bo dawno takiego połączenia nie jadłam. I tak wygląda moje dzisiejsze śniadanie, także idziemy jeść. Mieszkanie ogarnięte, śniadanie zjedzone, dopijam sobie jeszcze tutaj resztę kawusi i za chwilę się ogarniamy i lecimy po Antosia do szkoły. I tak pomyślałam, że można by jeszcze iść z dzieciakami ewentualnie na plac zabaw, bo no zobaczcie, jest fajnie, świeci słoneczko, ale kurde, ta chmura trochę mnie odstrasza, bo jak to się rozpada, no to nie będzie za fajnie. Także pomyślimy, bo no nie chce mi się cały czas w tym domu siedzieć, a jednak dotlenić możemy się troszeczkę iść, ale zobaczymy jeszcze, w jakim stanie Antoś przyjdzie ze szkoły, bo rano dzisiaj nie za bardzo chciał iść. Tak wiecie, wstał, ale położył się do łóżka z powrotem, przykrył się, taki nie był za specjalny. Także jeżeli nie będzie żadnego problemu, w sensie, że będzie się źle czuł, czy jakiś tam stan podgorączkowy, czy coś, no to pójdziemy może na jakieś pół godzinki, no a jak nie, no to od razu po szkole wrócimy do domu i będziemy brać się za obiad. I dzisiaj na obiad stwierdziłam, że zrobię placki ziemniaczane i od razu przetestuję sobie tą nową maszyneczkę do warzyw, no w sensie do cebuli. Zobaczymy, jak nam się sprawdzi. A teraz jest zgony. Słuchajcie, nie mam na nic siły, czuję, że mnie tak w tym gardle tam kuje, że biorę za chwilę te moje tableteczki i no będziemy z nimi działać, tak? Syrop z cebuli też mam zrobiony, też popijam, ale no nic mi to za bardzo nie daje. Także no tak wygląda sytuacja. Szymonowi kaszelek przeszedł, Antuś ma delikatny katar, a mnie łapie. Na szczęście z tatą jest jeszcze wszystko w porządku, więc oby tak tylko zostało. I my już z powrotem w domu. O dziwo, dzisiaj dzieciaki nie chciały zostać na placu zabaw. Nie wiem, czy to z powodu pogody, czy z powodu tego, że... Zaraz. Czy z powodu tego, że żadnych dzieci nie było, ale uciekli do domu. Ale z drugiej strony to wiecie, co, może i dobrze, bo ta pogoda jest taka, że znowu przed chwilą przeszła taka, wiecie, mała fala. Więc no bez sensu jest zmoknąć, ale za to mama się bierze za robienie jedzonko. Kto mi będzie pomagał jeść robić? Pomagacie czy nie? Nie będziesz pomagać? No widzicie ich?
Artystów, artystów. Stwierdziłam, słuchajcie, że przetestuję sobie też ten nowy zaparzacz, który kupiłam w Actionie do kawy, ziół i herbaty. Już sobie go tutaj przemyłam. Tutaj jest końcóweczka. Tak ona wygląda. Tutaj mam herbatkę, także za chwilę włożymy, nalejemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. I pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o ten zaparzacz, jest takie, że jest fajny, z tym, że myślę, że bardziej sprawdzi się przy jakichś ziołach sypanych, czy jak macie herbatę granulowaną, no bo tutaj jednak jest ta herbata saszetkowa, więc no, nie ma prawa raczej nic uciec, no chyba, że będzie dziurawa, no ale nie powinna. A ta rączka właśnie, którą wpychacie tą górę, ona od spodu ma siteczko, więc no myślę, że przy takich właśnie, czy nawet kawie parzona, chociaż może nie do końca, ale właśnie herbata taka sypana czy zioła, to myślę, że jak najbardziej Wam się sprawdzi, plus do tego fajny design, nie wystygnie. Także no, jak na tą chwilę mogę polecić i jak dla mnie jest na plus. A teraz idziemy robić ziemniaczki, idziemy strugać ziemniaczki, idziemy robić obiad i testować drugą maszynkę, tym razem do cebuli. No i dobra, ziemniaczki mamy już tutaj naszykowane, pokrojone, także za chwilę będę je sobie blendować. A tutaj mam naszykowaną już cebulkę, za chwilę pokroimy ją na mniejsze części i będziemy testować ten oto siekacz. No i dobra, zabawkę mam już tutaj wyciągniętą, odkręcimy sobie, kurczę, już mi wyskoczył, no trudno. Mam tutaj taki kawałek cebuli, ale myślę, że może przekroję sobie jeszcze na połówkę, taka malutka. Wrzucimy sobie może w ten sposób, już mnie po oczach piecze i zobaczymy, co nam, słuchajcie, z tego wyjdzie, wskoczy czy nie wskoczy. Dobra, lecimy. O, słuchajcie, nie chcę to iść. No, słuchajcie, ani drgnienie. Dobra, trzeba na mniejsze kawałeczki. Zobaczcie, jak się zblokowała. No teraz to jestem trochę taka zaskoczona i zniesmaczona, bo myślałam, że to faktycznie będzie fajnie cięło. A tutaj taki psikus. Ajajaj, czyżby będzie nie wypał. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Próbujemy jeszcze raz. Słucham. No, słuchajcie. No, teraz. No, słuchajcie, na takie kawałeczki pociechało. No dobra. Czyli po prostu chodzi o to, że ona musi być zdecydowanie drobniej pokrojona i wtedy bez problemu robi nam taką jakby kosteczkę, po prostu takie malutkie kawałeczki, także no, egzamin zdany. Thank you.
No i moi drodzy, obiadek podszykowany, oczywiście z pomocą szymonka. W międzyczasie pomyłam sobie jeszcze podłogi, bo przy tych pogodach, przy moich psach i dzieciakach, to niestety, ale te podłogi muszą być myte tak z 2 razy dziennie. No niestety, ale tak. Ale powiem wam, że z tą willę dom naprawdę to 5 minut i są wszystkie podłogi pomyte, więc naprawdę super opcja. Zastanawiam się jeszcze nad tą bezprzewodową, no bo jednak wiecie, wtedy sobie jadę bez problemu, a tu muszę przepinać kable. No ale jak na razie chyba się wstrzymam z bólami i będę korzystać z tej. Uważam na palce, żeby się nie poparzyć, bo powiem wam, że 2 czy 3 dni temu zaczęła mi schodzić skóra z tych poparzonych i nie myślałam, że się zadrapię. No ale już jest na szczęście ok, więc to jest najważniejsze. Ogólnie miał też być dzisiaj tylko haul zakupowy, a wyszedł vlog plus testowanie nowych rzeczy. I ogólnie jestem z nich zadowolona, jak i z tego czajniczka, tak i z tej siekaczki. No wiadomo, że wszystkiego trzeba się nauczyć, ale no powiem wam, że naprawdę fajna opcja. Będę testować dalej na innych jeszcze warzywach. Także to na tyle. Tak, Antoś właśnie przyszedł do domu, bo stwierdził, że mu jest za chłodno. Nie, bo... A co? Aha, zaczął deszcz padać. No widzicie, świeci słońce i zaczął deszczyk padać. A Szymon, słuchajcie, zasnął nie przy kanapie, tylko... Jezus, jak to się nazywa? O Jezu, nie przy krzesełku. No wiecie, o co mi chodzi, po prostu tak się położył i tak zasnął. Także powiem wam, że na bogato. I nie za fajnie, bo on ogólnie teraz w ciągu dnia, przy pufie, w ciągu dnia nie śpi, chyba że no jest już taka pogoda, ale to tak na 2 razy, także fajna może być nocka po prostu. I tyle. No zobaczcie na to. Biedny na klęczaka zasnął. Malutki. Dobra, biorę go, słuchajcie, rozbieram i kładę normalnie do łóżka, żeby sobie spał, bo szkoda dziecka. I moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że jest godzina 16 i Antoś i Szymon poszli na drzemkę. Ja zaczęłam robić sobie paznokcie, a za oknem, słuchajcie, aż mi napadało już do domu. Zobaczcie, no ulewa, a no po prostu masakra. Także taką mamy fajną pogodę, naprawdę. Wcale się nie dziwię, że moje dzieciaki zasnęły, bo szczerze powiedziawszy, sama też mam ochotę iść się położyć, ale jak już zaczęłam, wiecie, robić te pazury, to chcę je zrobić, bo było mi już totalnie w nich niewygodnie, za długie, po drugie za duże odrosty, więc no też nie czułam się w nich jakoś za fajnie. I moi drodzy, paznokcie praktycznie gotowe, tak wyglądają. Na tą rękę może lepiej nie patrzcie, bo ona jest jeszcze niespiłowana. I zostawiam je w takim naturalnym kolorze, dlatego że ma do mnie przyjechać dopiero na weekend, albo po weekendzie będzie nowa kolekcja jesienna, więc chciałam wypróbować jakiś kolor z niej właśnie. Także w takim oto kolorze naturalnym zostawiam, ale powiem wam, że mi to pasuje, bardzo dobrze się w nim czuję. Najważniejsze, że są już troszkę krótsze, także tak to wygląda. Ta pogoda, powiem wam, że totalnie szaleje. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę słońca, trochę deszczu. Także kosmos, no i co? Idę robić naleśniki, a raczej placki ziemniaczane. Swoją drogą, to ja wiem, że ten vlog może być dzisiaj taki troszkę przynudnawy w dalszej części, no ale pokazuję wam po prostu nasze codzienne życie. Czasami jest bardziej energicznie, już wam to ostatnio mówiłam, czasami mniej energicznie i mniej się dzieje i jest taka monotonia i właśnie dzisiaj jest taki dzień, że przez tą pogodę jest no jak jest, także no mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że z przyjemnością i tak obejrzycie ten oto materiał. No a teraz mówię, idę robić moje placuszki i oglądać mój serial turecki, czyli Miłość i Nadzieja. Polecam wam serdecznie. No i serial się skończył. Dzieciaczki przed chwilką wstały. W tle leci Hotel Transylwania. Placki ziemniaczane się tutaj robią. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie wyszły mi tak dobre. Spróbowałam jednego i po prostu pycha. Nie wiem, czy to zależy od ziemniaków, czy od czego, ale naprawdę wyszły bardzo dobre. Za oknem mamy tak... Jestem ciekawa, czy się jeszcze rozpada. No i tak wyglądał nasz dzisiejszy
dzień. W ogóle dzieciaki wstały z kaszlem, troszkę Antoś z katarem. Mnie zaczęło coraz bardziej to gardło boleć. Więc no, jestem ciekawa, jaka dzisiaj będzie nocka, bo powiem wam, że coraz bardziej mnie dusi, pomimo że jem i te cukierki, piję ciepłą wodę z miodem, no to jednak czuję, że po prostu momentami łzy w oczach, nie mogę oddychać, bo mnie po prostu kuje. No i moi drodzy, przyszłam do łazienki, żeby zrobić sobie olejowanie. Tu już mam naszkrobaną swoją mieszankę. Nie pokażę wam, bo się wyleje, ale mam tutaj olej rycynowy. Do tego Jezus, olej sezamowy i kropelek 5 olejku rozmarynowego. I taką mieszankę robię praktycznie cały czas. Także właśnie sobie ją teraz nałożę na godzinkę, może dwie, jak wytrzymam. Ogarnę się, wykąpię i będę zmykać do spania, bo naprawdę nie czuję się za dobrze, a chcę się wykurować. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie i nie uciekniecie. Dziękuję również za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję. No i widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Trzymajcie się, buziaczki. Pa, pa.